Bycie fotografem czy operatorem w National Geographic to jedna z najciekawszych, a zarazem najnudniejszych prac na świecie. Z jednej strony podróżujesz, zwiedzasz świat i przyrodę, ale żeby uchwycić ten jeden kadr, to jedno zwierzę przez parę sekund. Musisz siedzieć wiele godzin w jednej pozycji, nie wydając żadnych odgłosów i po prostu czekać. Ale dla ogromnej części osób jest to praca marzeń, no bo nie oszukujmy się, ma w sobie to coś.